Dobrze, to. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień, dzień dobry, witam. Może pierwsze pytanie to w zasadzie takie pytanie porządkowe. To znaczy, gdyby pan musiał zdefiniować, czym jest polska transformacja i ewentualnie, gdyby ustalić jej wymiar czasowy, tak? Ja powiem tak, jak pamiętam jeszcze ze swoich lat wcześniejszych, wtedy, kiedy ta transformacja się odbywała, to jakby dzielono to transformację na dwa elementy, to znaczy na całościową przemianę polityczną, i chodziło tutaj o rozmontowanie całego systemu państwa komunistycznego w rozumieniu politycznym, zastąpieniu go państwem liberalnym. Jeśli chodzi o relacje pomiędzy jednostką a władzą. Demokratycznym, jeśli chodzi o sposoby wyboru władz. No, ta demokracja się oczywiście kojarzyła nie tylko z wyborami uczciwymi, ale również wielopartyjnymi, czyli wprowadzeniem pluralizmu politycznego. No i takie elementy jak to, nie wiem, praworządność, niezależność sądów i tak dalej. I z drugiej strony mieliśmy transformację ekonomiczną, o nich zawsze, mów zawsze mówiono więcej, to znaczy było to Przejście z gospodarki nakazowo-rozdzielczej, jak to się wtedy mówiło, czyli planowanej, do gospodarki wolnorynkowej, opartej na prywatnej własności, a nie na państwowej, no i przede wszystkim na stosunkach, gdzie takie rzeczy jak ceny, po, ceny płace, k, w produkcję ustala rynek. Także myślę, że jeśli chodzi o pojęcie transformacji, to ono jest dosyć proste. Zdecydowanie mniej czytelne zawsze dla mnie było i chyba nie tylko dla mnie ustalenie ram czasowych, dlatego że łatwiej jest chyba ustalić ramy czasowe transformacji politycznej z tego prostego powodu, że transformacja polityczna no to zaczyna się no, formalnie rzecz biorąc, tak bym powiedział pod względem ustrojowym od wyborów 4 czerwca 1989, chociaż oczywiście tutaj można by jeszcze dać taki okres no, przygotowań do transformacji, czyli cała Magdalenka i tak dalej. I kończy się wraz z wyborem... w w głosowaniu powszechnym całego Sejmu i prezydenta Rzeczypospolitej, czyli w momencie, w którym kończy się czas tych pierwszych wyborów, prawda, tam 35 wolnych, no, w czas prezydentury Wojciecha Jaruzelskiego, któremu można zarzucić oczywiście nie tyle to, że został wybrany, co fakt, że został wybrany przez parlament, w którym 65% głosów posiadała PZPR z byłymi sojusznikami więc nie na podstawie wolnych wyborów. Także z tymi, z tymi wyborami, znaczy z tą transformacją polityczną to jest prosto. Zdecydowanie bardziej skomplikowana moim zdaniem, jeśli chodzi o y, stworzenie pewnych ram czasowych, y, jest, trans, czy była właściwie transformacja ekonomiczna. Dlatego, że ta transformacja ekonomiczna to w y, ona się wcale nie zaczyna wraz z przyjściem solidarności ona się już zaczyna pod koniec lat 80 wraz ze wszystkimi reformami Wilczka i jego słynną ustawą o działalności gospodarczej wraz z likwidacją w dawnej milicji obywatelskiej pionu do zwalczania działalności gospodarczej jak sobie te dwa elementy dodamy no to mamy początki procesu który wtedy nazywano Cieszę, pewnie, nie wiem czy Pan jeszcze pamięta takie pojęcie jak uwłaszczanie się nomenklatury. Tak, to... tak czyli, czyli prywatyzacja głównie przez właścicieli, znaczy nie właścicieli, zarządców z ramienia państwowego firm państwowych, którzy je prywatyzowali zwykle w swoje własne ręce za jakiś ułamek wartości i znajdowało się to bez nadzoru jakiegokolwiek ze strony państwowej ze względu na likwidację tych, tych, tej, tej, tej części działań, tej części struktur milicyjnych, które prowadziły kwestie gospodarcze. Potem mamy cały plan Balcerowicza pod, od 1989 roku i teraz jest pytanie, kiedy transformacja ekonomiczna się zakończyła? Ja powiem tak, to nie jest proste odpowiedzieć na to pytanie. Dlatego, że myślę, że jeśli zobaczymy sobie na przykład, znaczy można oczywiście, można powiedzieć tak no, o Nieco, nieco z góry rzucić jakąś datę, prawda, że jakieś tam wydarzenie. Ja myślę, że się to tak nie da, prosto wskazać. Myślę, że jeśli dzisiaj czy jutro miałaby miejsce prywatyzacja jakiejś wielkiej firmy państwowej, nie wiem, Orlenu na przykład, prawda, to można mówić, że to są jeszcze, jeszcze że tak powiem, resztki transformacji. Więc tutaj, tutaj tą datę jest bardzo ciężko wskazać. Ja myślę, że to jest gdzieś jakiś koniec lat 90. Wtedy, kiedy w Polsce rzeczywiście zaczyna działać ten nowy system, Polska wychodzi z załamania gospodarczego, który nowy system na początku sprawił. Ale w moim przekonaniu nie ma tu jakiejś takiej jednej daty, którą można by powiedzieć, że tu się skończyła transformacja gospodarcza. To jest trochę tak jak z rewolucją francuską. Jedni twierdzili, że się kończyła z upadkiem Robespiera, inni, że z przyjściem Napoleona, jeszcze inni, że. Z upadkiem Napoleona, taki francuski historyk François Firé kiedyś rozpostarł ręce w ten sposób, i mówi, jak to się skończyło, jakie idee cały czas są, i ona cały czas trwa, prawda? Także można powiedzieć, że można oczywiście apodyktycznie dać tej transformacji ekonomicznej jakiś koniec, jakąś datę, a można powiedzieć, że ona cały czas, cały czas trwa i póki cokolwiek tam jeszcze zostało, nie wiem, z państwowego w PRL-u, to można powiedzieć, że się nie zakończyło. O, Lasy na przykład mamy niesprywatyzowane, jest oprócz nich dyskusja i ktoś mógłby powiedzieć, że póki lasy, lasy, prawda, nie zostały sprywatyzowane, no to jeszcze mamy pozostałość PRL-u, także, także tutaj się nie da takiej granicy wytoczyć, ponieważ system nowy nie ma jakiegoś momentu, w którym można powiedzieć, że już przestał powstawać i się narodził. Dlatego tutaj każda data, ja bym gdzieś tak wskazał pewnie końcówkę lat 90., ale bez żadnej konkretnej daty. Czy ja rozumiem, w sensie, zawsze te cenzury są takie orientacyjne, tak? Tak, ale tutaj nawet zupełnie ciężko jest wskazać jakieś jedno wydarzenie. Rozumiem. No, jako cenzurę końcową tej całej transformacji ustrojowej? To może przejdźmy do tej, tego politycznego aspektu transformacji, to znaczy, jaki miał pan stosunek wtedy, wtedy, wówczas, kiedy to się działo, i jak, jaki miał pan stosunek teraz do, tych, do tego procesu? I jeżeli się ten stosunek zmienił, to co na to wpłynęło? To może zacznijmy od tego, że kiedy ta transformacja polityczna się zaczynała w roku 1989, to ja miałem niecałe 18 lat. Jeszcze w pierwszych wyborach z czerwca 1989 roku nie brałem udziału. Także człowiek wtedy jest młody, mało wie i inaczej podchodzi do pewnych zjawisk A z perspektywy lat wiedzy, no szczególnie, że zostałem politologiem, tak by moja wiedza na temat polityki znacząco wzrosła. Dlatego moja, mój stosunek do całej tej transformacji politycznej się zmienił. Przede wszystkim co się zmieniło? Zmienił się zakres mojej wiedzy, i to nie tylko politologicznej, ale takiej teoretycznej, ale w ogóle przede wszystkim zmienił się cały zakres mojej wiedzy dotyczącej e, polityki polskiej tego okresu. Kiedy ta transformacja się zaczynała, było okrągły stół, pierwsze wybory i tak dalej, to święto było, powiedzmy sobie w ten sposób, tak. Wszyscy mieli niesamowite nadzieje, a równocześnie bardzo mało wszyscy wiedzieliśmy o tym, jak wygląda liberalna demokracja i również bardzo mało, tak naprawdę, wiedzieliśmy o elitach solidarnościowych. Mnie się wtedy wydawało, że to są elity na poziomie kierujące się jakimiś ideałami, wolności, demokracji. To dzisiaj doskonale widać. Tak, liberalizmu i tak dalej. To wszystko dzisiaj widać, jakie one są naprawdę. A przede wszystkim w, nie miałem świadomości jednej rzeczy. To znaczy wtedy wydawało się, że to są elity, bym powiedział, Naturalne, polskie, wyrastające z, z wnętrza społeczeństwa. Dzisiaj to wiem, że Radio Wolna Europa czy, czy inne rozgłośnie zachodnie miały swoich pupilków, których prawda yy, codziennie przedstawiano w, w tych mediach, które już tak jako dziecko też słuchałem razem z moim ojcem. Yy, I że była pewna część opozycji, która w ten sposób była hodowana, i o, w większości tej opozycji pozostała część społeczeństwa. W ogóle nie miała pojęcia, że ona istnieje. Ja wtedy też praktycznie nie miałem pojęcia, że ona istnieje. I wydawało mi się wtedy, że to jest taka opozycja, bym powiedział, no, w polska i tak dalej. Dzisiaj to spojrzę na to i tak. W, w pierwsze pytanie, jak patrzę, jak ta opozycja potem rządziła, to jest ile te osoby, Solidarność cała i te wszystkie ruchy wzięły pieniędzy z zachodu, od wywiadów zachodnich, głównie amerykańskiego i niemieckiego. Są już na ten temat pierwsze książki i pierwsze prace. No i cały czas pojawia mi się takie pytanie, czy to, że oni nie wybudowali porządnego państwa, to wynika dlatego, że nie umieli, a chcieli. Czy też dlatego, że ponieważ dostawali pieniądze z Zachodu? No i można powiedzieć, po części byli wprost agentami prawda, zachodnich służb, to czy wybudowali państwo słabe, no bo wybudowali państwo słabe, dlatego, że nie umieli innego, czy dlatego, że takie mieli wybudować. No, wtedy tego oczywiście, tej refleksji w żaden sposób nie byłem w stanie stworzyć, choćby z tego powodu, że nie mieliśmy nawet pojęcia, że była jakaś inna opozycja i część tej opozycji była wyhodowana. No, gdzieś to, to się zaczęło, bym powiedział, jakby takie no, moje szersze perspektywa polityczna w, połowie, w, w latach 90. zdecydowanie poszerzać, w pierwszej połowie lat 90. -tych. Wtedy mi się jeszcze wydawało, że ta opozycja. Wychodząca z Solidarności, no wokół gdzieś tam Jarosława Kaczyńskiego, Jana Olszewskiego i tak dalej, że to jest ta, bym powiedział, prawdziwa opozycja, a nie ta koncesjonowana. Potem y, i to przekonanie moje y, szybko się załamało. Tak, tak to w ten sposób określmy. Dlatego też, dlatego też no, wtedy przyjmowałem te zmiany pozytywnie. Potem było rozczarowanie ekipą Mazowieckiego, tej ekipą związaną z ówczesną Gazetą Wyborczą, Unią Demokratyczną, ROAD, wcześniej Ruch Obywatelski, Akcja Demokratyczna, potem Unią Wolności. Potem przerzuciłem, jakby, tą swoją wiarę w część, w to, tą opozycję solidarnościową, która negowała okrągły stół. Potem się, potem się zorientowałem, bo zacząłem działać w tych kręgach, że to wcale nic, nie jest nic lepszego. Przekonałem się o tym, bym powiedział, na, na własne oczy i to już, nie, to już bym powiedział tak dotykając namacalnie. No i dzisiaj jak patrzę na, patrzę na tą opozycję z perspektywy ćwierćwiecza, no to nie mam wątpliwości do tego, że to była opozycja koncesjonowana i że to po prostu było przejęcie Polski przez polityków prozachodnich z rąk polityków prowschodnich i, i na tym polegała cała ta wielka transformacja polityczna. Od samego początku zresztą inne nurty były niedopuszczane w ogóle do głosu. Wszystko, co z Solidarnością nie było związane, było niedopuszczane i było. No. Dzisiaj powiem tak, no, dzisiaj to wiele z tych rzeczy to, to, to wiemy. No na przykład profesor Dudek tam, prawda, w, stwierdza, w, gdzieś tam czytałem, że najprawdopodobniej Lech Wałęsa mianował Jana Krzysztofa Bieleckiego premierem, bo mu Amerykanie kazali. Tak, także tak było to suwerenne i wolne państwo, można powiedzieć. Także, także w, w szybko, 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 że tak powiem, zaczęło przychodzić rozczarowanie, które początkowo się takiego zewnętrzniało w czymś, co ja bym powiedział, jakobinizmem, to znaczy szukaniu bardziej radykalnej grupy w ramach Solidarności, aż przyszła ogólna, ogólny mój pogląd, że to tak w. W tej chwili to, to, to określam, że każdy solidarów jest taki sam i że spory pomiędzy nimi są bardzo mocno pozorne i związane przede wszystkim z walką o, o stanowiska, a nie, nie, nie z tym, że tam mają jakąś wielką wizję Polski, bo, bo nie mają. Także no, to, 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 to było z pewnością, z pewnością rozczarowanie, no bo myśmy sobie jednak trochę inaczej wyobrażali w tą opozycję, jej cele, w ale to bym powiedział tak, to po części, po części była, bym powiedział, nasza naiwność, po części naiwność tej elity, po części agenturalność. Przecież powiedzmy, zdajmy sobie sprawę z tego, że ta elita nie miała żadnego pojęcia o rządzeniu państwem. No jak gdzieś pamiętam, czytałem, jak Janusz Lewandowski został ministrem przekształceń własnościowych, prawda, w gabinecie Donalda Tuska, no to Donald Tusk miał mu powiedzieć, słuchaj, ty w opozycji pisałeś książki na temat neoliberałów zachodnich. Więc wiesz, o co chodzi, to zostaniesz ministrem przekształceń własnościowych. No. Tak się akurat stało, że przeczytałem tą książkę Janusza Lewandowskiego o neoliberałach. Połowa opisanych tam osób nawet neoliberałami nie była, ale on nie miał o tym zielonego pojęcia. Także, także to na przykład tam, nie wiem, Raymond Aron jest opisany jako neoliberał, co on ma z neoliberalizmem wspólnego, nie mam zielonego pojęcia. Także, także no, w, w powiem, tak, no pamiętajmy też, że no, no, po prostu ci ludzie nie mieli żadnego doświadczenia politycznego. W świętej pamięci profesor Andrzej Zawiślak, którego dobrze znałem i który też był w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego, powiedział mi, że ich wyobrażenia to wyglądały, ograniczały się do stwierdzenia Adam Smith i wolny rynek. I, I pamiętam kiedyś mi świętej pamięci profesor Zawiślak opowiadał wiele lat temu już, jak był ministrem przekształceń własnościowych i przyszedł do niego jakiś inwestor ze Stanów Zjednoczonych, który tam ileś pieniędzy chciał coś kupić i zainwestować. No to Zawiślak mu opowiada, świetnie tutaj, prawda, dam Smys, wolny rynek, no bo sam przyznał, że po prostu mieli tylko tych kilka sloganów na, 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 na krzyż. Ale on mówi, że on by to kupił, ale on chce tam na 5 czy na 7 lat, już nie pamiętam, zwolnienie z, podatku, z podatków. A poseł Zawiślak mówi, no ale moment, no to nie może pan być uprzywilejowany w stosunku do reszty podmiotów gospodarczych, no bo to by zaprzeczało wolnemu rynkowi Adamowi Smysowi, prawda, i niewidzialnie <laughs> ręce wolnego rynku. A ten Amerykanin mówi, spojrzał się na mnie jak na wariata i mówi tak, panie, kupię. Przez pięć lat nie będę płacił podatków, a potem będzie sens i wolny rynek, nie? Także, także no, to, to, to zresztą też słyszałem. Jeden, jeden z ministrów z kolei w rządzie Morawieckiego, kiedyś byłem na takim spotkaniu z nim zamkniętym i opowiadał, jak został ministrem. I mówi, że zostałem ministrem, no i pierwszego dnia przyszedłem do pracy w 1989 roku. No i przychodzę, i przyszła sekretarka i przyniosła taki stos papierów do podpisania. Zajrzałem w jedną teczkę, drugą, trzecią, stwierdziłem, że nie mam w ogóle pojęcia o tym. Zrobili mnie ministrem, ale nie miałem o tym zielonego pojęcia, a już co się dzieje w ministerstwie i tak dalej, żadnego. No to wziąłem telefon, dzwonię do kolegów, a oni mówią, że też są ministrami i wiceministrabi i tak samo siedzą i nie wiedzą, co mają zrobić, ponieważ nie mają zielonego pojęcia o sprawach, w których zostali ministrami. I mówię, że to tak wyglądało przez pierwszy tydzień, Drugi tydzień tych teczek przybywało, przychodziło w urzędników, wiceministrów, dyrektorów departamentu, że tutaj, panie ministrze, to trzeba podpisać tamto, a ja tylko i wyłącznie odwlekam, bo nie wiem, co zrobić. Próbuję to czytać, ale w życiu nie zajmowałem się żadną administracją i niczym nie kierowałem mówi, jedyne co umiałem to strajki urządzać, prawda, i spać na styropianie. No to tak po dwóch tygodniach zaczęto mnie naciskać, że panie ministrze, ale to są już terminy, terminy, coś trzeba z tym zrobić, no. no. to w końcu mówi tak, wziąłem któregoś dnia długopis, nie wiem co ma zrobić i podpisałem wszystko już nie czytając dalej, bo i tak nie rozumiałem o co chodzi, nie? No to to po prostu była taka ekipa, no. Nie mieli zielonego pojęcia, to, to za Edmundem Berkiem można by powiedzieć, że państwo znali tylko z obraz, Prawda? No i w takiej sytuacji oczywiście stali się obiektem manipulacji. Z jednej strony stali się obiektem manipulacji tej, tych elit post pzp które się wtedy uwłaszczały, wykorzystując absolutną słabość i niedołęstwo tej elity solidarnościowej, a z drugiej strony dostali licznych doradców zagranicznych, ekonomicznych, którym zaufali. Bo nie umieli nic sami, nic nie wiedzieli. No i ci doradcy prowadzili, że tak powiem, budowali wolny rynek, i potem się okazało, że budowali go bardzo często dla różnego rodzaju film zagranicznych, wielkich koncernów, których byli reprezentantami. No. Także, także, ta, także tak wyglądała ta transformacja prawda, prawda, polityczna. Dlatego dzisiaj, wiedząc o tym, jak to wyglądało, to wszystko jestem, jestem, jestem wobec tej transformacji politycznej niezwykle krytyczny. Nie, nie było elit zdolnych do przeprowadzenia tej transformacji. To był fakt obiektywny, że nie było po prostu. Ale też powiedziałbym zauroczenie zachodem spowodowało to zauroczenie Zachodem, że to uroczenie, że wszystko, co przychodziło z Zachodu, łącznie z tymi doradcami, im wierzono we wszystko, co oni powiedzieli, a oni wcale niekoniecznie działali na korzyść Państwa Polskiego, tylko działali na korzyść swoich pracodawców, być może wywiadów, być może wielkich korporacji, z którymi byli powiązani. No i niestety tutaj, dlatego też moja ocena tej transformacji jest w znacznej mierze negatywna. Rozumiem. Zastanawia mnie y, pańska ocena takiej postaci jak Stanisław Tymiński, bo jeżeli można powiedzieć o y, no, takiej personifikacji niezadowolenia z procesów, trans, z procesów transformacji, pierwszej takiej personifikacji, no to będzie to zdecydowanie Stanisław Tymiński i y, mam pytanie, jaki miał pan do niego stosunek wtedy i właśnie jak, jak to wygląda dzisiaj, tak? A czysty Jestwa tym wypłynął w sposób bardzo prosty. Leszek Balcerowicz, trudno im powiedzieć, nieświadomie czy świadomie wprowadził Polaków w błąd, a mianowicie dochodząc do władzy powiedział, że przez pół roku będzie ciężko i źle, ale potem wyjdziemy na prosto. Ja nie potrafię powiedzieć, czy on był świadomy, że to tak prosto nie będzie, czy też nie miał zielonego o tym pojęcia i tak mu powiedziano, że tak ma mówić. Trudno mi powiedzieć. W każdym razie ludzie te pierwsze pół roku spokojnie przeżyli, mimo że tracili pracę i pojawiała się nędza, no bo oczekiwali, że po pół roku to się zmieni. I ponieważ to się nie zmieniało, a nędza była coraz większa. Pamiętajmy, że tam było załamanie PKB na poziomie 40%. W, w, w latach na początku lat 90., czy nawet chyba 405, jeśli mnie pamięć nie myli, czyli prawie połowa, no to w takiej sytuacji no, pojawił się ruch, no, że moment, moment, no ale tutaj to miało być trochę inaczej. I za, za, to był pierwszy taki ruch, moment, kiedy zaufanie do elit Solidarności spadło. No i się pojawił wtedy Stanisław Tymiński. Ja powiem tak, nigdy nie wypowiadałem się o nim krytycznie, aczkolwiek po dzień dzisiejszy tak naprawdę nie mam pojęcia, kim on był. Można powiedzieć, stworzył taki ruch. Politologiczny się to nazywa populistyczny, czyli odwołujący się do ludowych aspiracji przeciwko rządzącym elitom, przeciwko elitom z Solidarności, utożsamianym przede wszystkim wtedy Stadeuszem Mazowieckim. I to był przede wszystkim ruch przeciwko głosujących na Tymińskiego, przeciwko Pysze mazowieckiego i jego środowiska, które no, z wysokości katedry pouczało, że wszyscy, którzy się z nami nie zgadzają, to są głupi, prawda, populiści, demagodzy i nie ma co z wami rozmawiać. No i ci populiści i demagodzy, którymi tak bym powiedział z telewizorów i z swojego autorytetu Tadeusz Mazowiecki i, i środowisko Gazety Wyborczej pomiatało, no po prostu pokazali różki i zagłosowali na Stanisława Mińskiego. Ja znam jedną z osób, które były związane ze Stanisławem Tymińskim, nieżyjącego już docenta Koseckiego, który pisał nawet program dla Partii X. Także, także akurat powiem szczerze, że jest to postać, którą ja oceniam pozytywnie i pozy miałem zawsze o niej pozytywne zdanie. Nie mam co do tego wątpliwości, że został wyeliminowany z wyników, z wyborów demokratycznych za pomocą no, zmasowanej kampanii medialnej. Obrzydliwej, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, tam też że... e, służby uczestniczyły przecież, tak? Tak, tak, tak to, to, to jest ewidentne. No jakby no, w, te wszystkie liberalne elity na, jako ostateczny argument podniosły, że ma żonę indiankę. Te same, które tam dzisiaj zwalczają e, nietolerancję, nacjonalizm prawda i tak dalej, to był główny argument, że ma żonę indiankę. W, także także, także no, myślę to również, że służby wyeliminowały później partię X, Ponieważ no jak się zebrało 25% głosów w drugiej turze wyborców, i w pierwszej zresztą też, to ja nie wierzę, że oni nie zebrali list podpisów wtedy z poparcia w, w pierwszych wyborach do Sejmu. Także widać ewidentnie, że, że tutaj służby zadziałały, bo był, była pewna, bym powiedział, transformacja uzgodniona pomiędzy elitami Solidarności i elitami z PZPR-u pod, bym powiedział, jeszcze parasolem ochronnym CIA i Amerykanów. No, i się nagle okazało, że coś tutaj jest nie tak, jak miało pójść, prawda? Pojawił się ktoś jeszcze, kogo miało nie być. Także ja, ja, ja traktowałem, traktowałem Tymińskiego jako ruch, ruch protestu przeciwko, przeciwko elitom politycznym. Wtedy byłem krytyczny w stosunku do takich ruchów populistycznych. Dzisiaj nie, nie jestem krytyczny, ponieważ jakby no, po 25 latach nie mam wątpliwości, że te elity, które wtedy doszły do władzy, no, generalnie się nie sprawdziły, no i, no i nawet ruchy populistyczne trzeba wykorzystywać, żeby, żeby coś w Polsce zmienić. Czy e, żeby dać no, przykład, bo właśnie w, w książce wspomnianego przez pana profesora Dudka był podany przykład, jak w dokumentach, które dziwnym trafem absolutnie wyszły od MSW, e, miała być informacja o tym, że on był, że Tymińskim nie był w Typolisie. Tak, i później, a, a? Się dopiero, później się dopiero okazało, że to był błąd i że on był w Toronto. Więc... I dziwnym trafem wyszła Libia, tak? Tak, tak, tak. No, to ja, ja akurat już tej Libii nie pamiętam po tylu latach, ale, ale no, to powiem tak, ta kampania była przedsmak tego, co media potrafią zrobić i kamieniować każdego, kto nie pasuje rządzącej elicie politycznej. Dzisiaj to już mam, bym powiedział w ten sposób, że jak media kogoś kamieniują, to zanim się dowiem o co chodzi, to czuwam do tej osoby sympatię. Rozumiem. Dobrze, teraz bym chciał przejść do tej, myślę, że dużo nam zajmie, czyli do tej części ekonomicznej, tak? Jeżeli mógłby pan zobrazować swoje doświadczenia wtedy, kiedy pan obserwował, jak co się dzieje podczas realizacji planu Balcerowicza, to gdyby zechciał pan przybliżyć, tak? To znaczy moje doświadczenia prywatne, jako mnie, jako Adama Wioląckiego z czasów Balcerowicza nie są złe. Dlatego, że moja rodzina nie została jakoś dramatycznie przez tą transformację ugodzona z dwóch powodów. Po pierwsze, mieszkałem w Warszawie, a generalnie Warszawa została mniej ugodzona. Po drugie, moi rodzice w czasie transformacji nie utracili pracy, a moja mama, która była radcą prawnym, nawet uzyskała możliwości lepszego zarobkowania. Także, jakby osobiście mogę powiedzieć, że na transformacji jakiegoś tam wielkich strat nie poniosłem, ale obserwowałem, co się działo dookoła. Zresztą wtedy, po części, będąc szczególnie na studiach, nie miałem tego świadomości. Wtedy, wtedy wyznawałem taki, bym powiedział, prymitywny korwinizm polegający na krytyce tej transformacji z pozycji, że ona jest za mało wolnorynkowa i monetarystyczna. Zresztą no korwiniści po dzień dzisiejszy uważają, że reformy Balcerowicza to był socjalizm. Prawda? No dzisiaj jak więcej poczytałem i wiem o świecie, to wiem, że to tak nie było. No i wiem, że oni tu by chcieli taki wariant javiera Milei prawda, z, z Argentyny, który, który, który tam się pewnie zakończy jakąś wojną domową albo rewolucją. Ale w, potem zacząłem się spotykać coraz więcej z większą ilością ludzi, którzy na transformacji stracili... To stracili bardzo, którzy nie mieszkali w Warszawie. Powiem szczerze, dla mnie, na przykład, jeśli chodzi o transformację tą ekonomiczną, tym, 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 jak wyglądała ona w rzeczywistości, na przykład była wizyta moja pierwsza w Wielonej Górze. Bo z Jeleniej Góry jest moja żona. Jak pojechałem tam pierwszy raz i zaczę zaczęli mnie tam rodzina po, po całej Jelenigurze prowadzać i pokazywać, i było ciągle pokazywanie za komuny, to tutaj stała fabryka, już nie ma po niej śladu. I to było co chwila fabryka i nie ma po niej śladu. No i prawda jest taka, że na przykład na tym Dolnym Śląsku, no to właściwie jakby tornado przeszło. To znaczy to wyglądało w ten sposób, że wszystkie te małe miasteczka zwykle do, doznały ogromnych strat. Młodzi poemigrowali albo za granicę, albo do dużych miast, typu tam, nie wiem, Wrocław, ale też nie wszystkie duże miasta przeszły obronną ręką przed transformację, przez transformację. Weźmy na przykład Łódź. Która z miasta prawie milionowego chyba spadła do 600 tysięcy zaledwie mieszkańców. Także, także, jak mówię, ja osobiście jakby tego strasznie nie doświadczyłem ekonomicznie, ale i to nawet wtedy, nawet można powiedzieć, to potem w latach 90., jak zacząłem pracę. No to dla mnie akurat w moim zawodzie był, był okres Prosperity, dlatego że dla nauczyciela akademickiego to był okres Prosperity, ponieważ w PRL-u PRL wyszły całe pokolenia, którym się nie udało skończyć studiów. No i się nagle pojawiły uczelnie niepubliczne, wszystkie te studia zaoczne, i tak dalej. Ja przez całe lata 90. to właściwie nie wiedziałem, co to jest wolna sobota i wolna niedziela, i całkiem nieźle wtedy zarabiałem. No, ale mam świadomość tego, że byłem jednak no, zdecydowaną mniejszością. I, I większość Polaków w tym czasie cierpiała nędzę, szczególnie z, z tych mniejszych miejscowości, gdzie kapitał zagraniczny nie dotarł, a gdzie padały wszystkie przedsiębiorstwa. No jakby się pojawia pytanie naturalne, czy padały dlatego, że sobie nie radziły na rynku, czy też padały ze względu na... Odgórne decyzje, czy też bardzo często po prostu były rozkradane przez ich dotychczasowych zarządców z nadania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy zupełnej bierności aparatu państwowego, prokuratury, milicja, potem policji i tak dalej. Także no, powiem tak, no, ja wtedy wierząc w prymitywny korwinizm na przykład uważałem, że dobrze jest, iż prywatyzuje się. Coś państwowego, nawet jak to coś działało i przynosiło państwu dochody, ze względów ideologicznych, że państwo nie powinno być właścicielem. No, dzisiaj, jak na to patrzę, no to było bardzo naiwne. Rozumowanie, dlatego że, jeżeli jest jakaś firma, która, powiedzmy, nie wiem, przynosi do dochodu, do budżetu państwa, dajmy na to, nie wiem, milion dolarów rocznie podatku, no to jeśli się ją sprzedaje za, nie wiem, 100 tysięcy dolarów, no to, no to, no to oczywiście pojawia się pytanie, czy to jest mądre. Dzisiaj nie mam wątpliwości, że to mądre nie było, no ale ja byłem tym pokoleniem, który, któremu można powiedzieć, no przedstawiono tą wizję wolnego rynku, który załatwia wszystkie problemy, wolnego rynku, który rozwiązuje wszystkie problemy i że to tylko trzeba prywatyzować i państwo nie powinno nic robić. No, powiem, tak, dzisiaj to obserwuję świat i wiem, i wiem, że to po prostu tak nie jest. W, zdaję sobie sprawę z tego, że e, proces prywatyzacji był gigantycznym złodziejstwem, e, i to po pierwsze na korzyść polskiej nomenklatury, a po drugie na korzyść wielkich e, korporacji zachodnich. E, I to, jakby ten, ten, ten proces tego, tej grabieży, on miał jakby dwa tory to znaczy tor zgodny z prawem i niezgodny. Niezgodny to, to, to był wtedy, kiedy było to zwykłe złodziejstwa, było tego sporo i co całkiem sporo, dużo tego było. A drugi tor to wynika jakby z samej przyjętej koncepcji. Jeśli chce się w ciągu dwóch, trzech lat yy, chce się sprywatyzować pół Polski, no to nagle na rynek prywatyzacyjny wrzuca się ofertę setek przedsiębiorstw. No i w momencie, kiedy popyt. Yy, znaczy, przepraszam, podaż yy, oferowanych do prywatyzacji przedsiębiorstw jest tak duża, no to naturalny sposób spada ich cena rynkowa. I jeżeli na przykład inwestorzy mają mniej niż 10 miliardów dolarów i mają 500 przedsiębiorstw, czy 2500, no to je, jeżeli za te same pieniądze kupią nie 500, a 2500, to znaczy, że zostały one sprzedane średnio za 20% ich realnej wartości. No i to w ten sposób wyglądało, czyli jakby ta, ta, ta przekonanie o tym, to jest zresztą wzięte głównie z gospodarki taczerystowskiej było i, i, i ekonomiki, że trzeba usiąść i z dnia na dzień wszystko wyprzedać. Nie zwracając uwagi na jedną rzecz, w takiej Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych sprzedawano jakieś pojedyncze fabryki państwowe, podczas kiedy w Polsce no, sprzedawano nagle setki, tysiące różnego rodzaju fabryk, i, i one były na tyle tanie, że bardzo często te fabryki były kupowane przez zachodniego inwestora, który produkował na zachodzie to samo, nie po to, żeby tu produkować, tylko po to, żeby zamknąć konkurencję. One były na tyle tanie, że opłaciło się je kupować tylko po to, żeby je zamknąć, wywieźć wszystko, co się w nich znajduje i sprzedać. Także no, to, to bym powiedział, było pewnego rodzaju, no, możemy się znać, agenturalność elit rządzących, czy też była to ich po prostu absolutna nieznajomość tego, co to jest wolny rynek, no bo znali go tylko z obrazka. Do tego dochodzą pewne projekty, które wtedy realizowano, które no, wołają pomstę do nieba i od których z góry było wiadomo, że są projektami nieudanymi, w wyniku których Polska Własność zostanie tanio oddana. Ja pamiętam na przykład taki projekt powszechnej prywatyzacji w postaci 400 najlepszych polskich przedsiębiorstw. I pamiętam, jak go, jak go yy, reklamowano jeszcze, że każdy Polak dostanie taki bon które będzie mógł sobie wymienić na akcję tych 400 przedsiębiorstw i Polska będzie składała się z 27 milionów właścicieli. Fajny pomysł, nie? W Rosji, w Rosji było coś takiego i to się skończyło w zasadzie oligarchizacją. Tak? tak, i w Polsce którzy również. Ludzie, którzy, którzy nie mieli po, pojęcia co to jest, po prostu sprzedawali kilku, kilku osobom te... Akcje, tak. W Polsce było, ja nie wiem jak to było dokładnie w Rosji, ale w Polsce był jeszcze oprócz tego jeden myk w tym całym projekcie, czego nie powiedziano Polakom wtedy, kiedy on się zaczynał. Bo to miało być 400 takich, nie wiem jak to potem mówiono, dóbr, tych sreber rodowych, prawda polskiej gospodarki. I każdy z nas miał dostać po jednym takim bonie i miał ich być ich właściciel. I, I potem ten bon mógł wymienić na akcje i z tymi akcjami pójść na giełdę. Nagle się okazało, kiedy wszyscy te bony dostali, ja też taki już dostałem, że z tym bonem nie da się nic zrobić. Dlatego, że aby założyć rachunek na giełdzie, trzeba było mieć 10 bonów. Czyli nie mogło być 27 milionów Polaków akcjonariuszami na giełdzie. Reakcja była taka, że wszyscy ludzie chodzili i te bony sprzedawali wtedy. To były te bony sprzedawane tam, gdzie się waluty kupowało, można było w nie sprzedać bony. Ja również swój sprzedałem, no bo nie miałem co z jednym bonem zrobić, yy, po prostu. Także Polacy masowo te bony wyprzedali. Domyślam się, że było kilka firm, które po prostu je skupiło za psie pieniądze i stało się właścicielami tych 400 firm. I teraz ja powiem tak, ja nie wierzę na przykład w to, że ten projekt został zrealizowany z powodu głupoty. Ponieważ sam fakt, że zapis był potem taki, że trzeba mieć 10 tych bonów, żeby móc założyć rachunek na giełdzie, świadczy o tym, że ci, którzy go przygotowali, wiedzieli o tym, jak to się skończy. Także domyślam się, że w Rosji wyglądało to podobnie i trzeba by sprawdzić, czy ta sama firma, jakaś konsultingowa ze Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii odpowiadała za przygotowanie tego projektu. Tak? No i oczywiście nikt nigdy za to nie został rozliczony, aż nie mówię karnie, ale nawet politycznie. Także, także takich rzeczy dużo, 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 dużo się pamięta. No zresztą e, pamiętam jak wyjechałem z żoną w podróż poślubną, żeśmy sobie pojechali do Czech, na przykład zwróciło moją uwagę ilość czeskich firm, które tam jeszcze istnieją. Na przykład, jak się w Czechach szło do e, takiego no, no, w, e, hipermarketu, prawda, wokół którego jest tam 50 różnych małych sklepików, tak jak to w Polsce. No, w Polsce idziemy do takiego hipermarketu, i to jest 50 sieciówek zachodnich. E, w Czechach. Przynajmniej z połowa takich sklepików przy, tym, przy takim hipermarkecie, to są autentycznie czeskie sklepy o czeskich nazwach i tak dalej. No, Czesi nie przeprowadzili tak gwałtownej z dnia na dzień prywatyzacji, chociaż byli jej zwolennicy, tacy jak na przykład Wacław Klaus, który się też naczytał tych anglosaskich liberałów i który chciał to przeprowadzić. W Czechach przeprowadzono ją jednak inaczej, i dlatego to nie, nie, nie doszło do tego, bym powiedział, no, nagłego właściwie z dnia na dzień przejęcia całego, całego majątku i całego kapitału przez zachodni przez zachodnie firmy. Dobrze, i jeżeli chodzi o ocenę, to znaczy nie będę już chyba poruszał oceny, oceny zmiany, zmiany struktury własnościowej, tak? Przedsiębiorstw, bo to w zasadzie już, już pan zrobił. Natomiast jaka jest pańska ocena tej części planu? Chodzi mi o uwolnienie cen i o późniejszą walkę z inflacją skutek tego, tego uwolnienia cen, tak? To znaczy walka z inflacją rzeczywiście tutaj, ja się zgadzam, że była jednym z bardzo istotnych elementów i tutaj jest to oczywiście Leszek Balcerowicz, tu odniósł sukces, jeśli chodzi o tą, o tą walkę z inflacją. Ona była dramatycznie, głównie, głównie poszła na kosztem, kosztem ta walka z inflacją, głównie sfery budżetowej tak zwanej, dlatego że po prostu jej wstrzymywano podwyżki. Zresztą to to zawsze, kiedy jest inflacja, to, to i walka z inflacją, to sfery budżetowa najbardziej na tym cierpi, ale tutaj oczywiście jeśli chodzi o walkę z inflacją, rzeczywiście trzeba przyznać, że Leszek Walserowicz odniósł sukces i tu akurat za to zupełnie nie krytykuje. Rozumiem i teraz przechodzimy do tej części wydaje, tak, tak takiej no partykularnej z mojej, z mojej strony, mianowicie Pan w czasach transformacji studiował na Uniwersytecie Warszawskim i zastanawia mnie, jakie ma Pan wspomnienia z, z tych czasów i jak ewentualnie wyglądały zmiany wtedy na uniwersytecie? Ja powiem tak, to wspomnienia zawsze się ma ze studiów fajne z perspektywy iluś tam lat, bo się młodym było. Także nawet jakby było niefajnie, to ma się fajnie, aczkolwiek mnie się akurat Uniwersytet Warszawski bardzo podobał wtedy. To był zupełnie z tą inny uniwersytet niż dzisiaj. Dlatego, że Dam taki prosty przykład. Dzisiaj, dzisiejsza, to, jak opadają mi na przykład koledzy, którzy gdzieś tam czy to studiują, czy, czy pracują na Uniwersytecie Warszawskim, to tam wszyscy w tej chwili chodzą wzajemnie na skargę na siebie. Wszędzie piszą na siebie donosy i tak dalej, zarówno na wykładowców, jak i studenci nawet pomiędzy sobą. Ja powiem szczerze, jak byłem studentem, nawet nie wiedziałem, że można napisać na kolegę ze studiów donos, gdzieś tam, nie wiem, do dziekana czy do rektora. Teraz takie rzeczy się stosuje, zauważyłem na Uniwersytecie Warszawskim. Co... Teraz są, nie wiem jak nauka jest, bo, ale na. Na OWU są te ankiety ewaluacyjne po zajęciach. To nie wiem, czy to naukazywuje tak? Czy... Też są, są, są naukazywu, tak, tak. Ale nie, nie. Tutaj, tutaj ja już spotykałem studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy się spotykali z różnymi szykanami, bo kolega napisał na niego skargę na przykład, że on ma jakieś tam poglądy polityczne, nie takie, które są akceptowalne społecznie na przykład, nie? nawet nie wiedziałem, jako student, że można napisać na kolegę skargę, że on ma poglądy takie, jakie ma. Myśmy, myśmy byli wtedy rocznikiem, którym bym powiedział pierwszym takim, który wszedł w 90 roku z innego świata. Ja studiowałem nauki polityczne, wcześniej to były te roczniki, takie jeszcze bym powiedział, z poprzedniego nadania i które się szykowały, jak to wtedy mówiono, na drugi garnitur partii, bo pierwszy to się w szkole nauk społecznych przy KC kształtował. Ale to, co nas zaskoczyło, to była przede wszystkim całkowita swoboda poglądów, wypowiedzi, wszystkiego. No pamiętam, założyliśmy jako studenci koło naukowe i poszliśmy tam do jakiejś pani Prodziekan z pytaniem, czy możemy założyć koło naukowe i tego, a pani Prodziekan się ucieszyła, że studenci coś chcą, tego, mówi nam, słuchajcie, możecie to robić wszystko, nawet jak chcecie, to możecie tu o faszyzmie debatować. Nie? Dzisiaj coś takiego byłoby pewnie nie możliwe byłoby. Lista tematów zakazanych by się, prawda, pojawiła, o których nie wolno, bo i tak dalej, nie? W ogóle generalnie te lata 90. wspominam bardzo fajnie, dlatego, że myśmy oczywiście wtedy mieli mały dostęp do książek zachodnich, um, a jeszcze internetu nie było. Ale pamiętam, że czytaliśmy wszystko, co się dało, dyskutowaliśmy o wszystkim, co się dało. Nie było jakichkolwiek tematów tabu, niepoprawnych politycznie, nie wiem, czy jakichkolwiek innych. Wszystko można było powiedzieć i w ogóle z tym nie było żadnego problemu. No, yy, dzisiaj dzisiaj takie tematy tabu, na przykład, no, niestety się pojawiają, co mnie martwi. Zresztą w ogóle generalnie w latach 90., w yy, 90. Yy, była nieprawdopodobnie większa Wolność słowa niż dzisiaj. Dzisiaj ta wolność słowa jest ograniczana w nie wiem, tam ciągle a to ktoś się tam na kogoś pozywa, składa do prokuratury, pisze skargę do pracodawcy i tak dalej. Wtedy to były zupełnie nieznane praktyki. Myśmy sobie w ogóle nie wyobrażali wtedy, że można takie rzeczy robić. Także wolność słowa była taka, jakiej nigdy nie było więcej, i ona gdzieś tak się na przełomie lat 90. i 2000. zaczęła powoli domykać. Paradoksalnie no to do, do, zaczęła się domykać wtedy, kiedy pojawiły się media społecznościowe. Wydawałoby się, że media społecznościowe jest to miejsce, gdzie człowiek może sobie pisać i mówić co chce. Szybko się okazało, że tak nie jest. I pojawienie się mediów społecznościowych spowodowało całe takie atmosfery nagonek, bo ktoś ma taki pogląd, bo coś tam powiedział, prawda, i tak dalej. w latach 90. tego w ogóle nie było, Moż wolno nam było wszystko powiedzieć, wszystko myśleć, prawda, i tak dalej. Także nikt nikogo, nikt nikogo nie ścigał, nie było pytań, że o to się nie pyta, o tym się nie mówi, i tak dalej. Dalej. Także, także to, to, to piękne czasy wolności słowa dla mnie jako dla studenta. No, dzisiaj, dzisiaj jak siedzę i na przykład nie wiem, piszę tweeta, to, 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 to trzeba uważać, prawda? Bo to jakiś ośrodek monitorowania, a to ktoś napisze pismo do pracodawcy, prawda, bo coś tam tego. Wtedy, wtedy w ogóle, w ogóle takich, takich problemów nie było. One się gdzieś tak zaczęły pojawiać koło roku 2010, coś wtedy na Nastąpiło właśnie to z, z zawężanie wolności słowa, i które następuje od tego czasu, bardzo, ale to bardzo, bardzo gwałtownie. No wtedy, jak mówię, wolno było czytać, mówić wszystko, i nie mieliśmy żadnych zahamowań na zajęciach. Potem pamiętam, jedna koleżanka, która starsza ode mnie, uczyła mnie jako studenta, to mi powiedziała, że jak szłam na zajęcia z wami, to miałam, miałam mówi, ten serce w gardle. Co oni jeszcze dzisiaj mogą mi zrobić? Tak. No, myśmy, myśmy byli rzeczywiście jako grupa studencka nieprawdopodobnie brutalni, nawet w stosunku do wykładowców. Jak się nie zgadzaliśmy, to od razu awantura i półtorej godziny, prawda, dyskusji, nawet że wszyscy czerwoni, czerwoni ze złości. Ale też inaczej do tego podchodziliśmy. To znaczy, kończyła się, kończyła się zajęcia. Wszystko było fajnie, mogliśmy sobie potem z powodów pójść na piwo i to, że ktoś tam nie wiem, był komuchem, ktoś faszystą, ktoś konserwatystą, w ogóle nie było takich problemów, że ktoś miał inne poglądy. Skłóciliśmy się, a, po, a, potem, a potem byliśmy kolegami. Także, także, I zresztą po dzień dzisiejszy spotykam, ostatnio powiem szczerze, spotkałem właśnie po 25 latach mojego kolegę, którego pamiętałem jako anarchistę. Wojującego i ateistę. A teraz nagle po 25 latach go spotkałem i mi się chwali, że on co, co tydzień nam mszę biega. Także, także mieliśmy, mieliśmy dość, dość duży przekrój. Mam jeszcze. W zasadzie zastanawiałem się, bo w 1995 roku, pan wtedy jeszcze był na uniwersytecie warszawskim, tak? Nie. Zacząłem A... w 80, 90 i skończyłem w 1994, bo skończyłem pół roku wcześniej studia. Nie, bo chciałem się zapytać o słynną, e, słynną awanturę na wydziale dziennikarstwa i naukocie chodziło o to spotkanie z udziałem brun. E, A Górnisa. nie to, przepraszam, to jeszcze byłem. To jeszcze byłem, tak. A nie, bo ja zacząłem, przepraszam, 91, to tak, to, to jeszcze byłem. E, tak, ja byłem tam w środku, jak było, jak było to, jak było to, 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 to spotkanie. No rzeczywiście przeżyliśmy małe oblężenie. E, f, 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 byłem tam. No, Ciekawe, ciekawe doświadczenie. No. Potem Bruno Golnisza poznałem, gdzieś tam go spotkałem w Parlamencie Europejskim po iluś latach. Mu się przedstawiłem, że, że byłem wtedy. On tak tego tam coś tam przez mgłę pamiętał. Nie? Także... No ale prawda jest wtedy, że, wtedy, że gdyby ta grupa protestująca sforsowała bramy i weszła do budynku, to pewnie by się zakończyło mordobiciem, dlatego że policja stała na zewnątrz z kałasznikowami zresztą, co ciekawe, i nie mogła wejść ze względu względu na brak zgody rektora, a ponieważ nie było wtedy komórek. No to było dzwonienie do rektora do domu, a że rektora nie było w domu ani prorektora, więc nie miał kto udzielić zgody. No. Dzisiaj jest prościej: dzwoni się na komórkę i prawda, i rektor, czy tam prorektor, który się odebrał i prawdopodobnie udzieliłby takiej zgody. No to zresztą to, 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 to ostatnio o tym czytałem, ciekawą taką myśl o tym, że do pałacu prezydenckiego można wejść, policja może wejść bez zgody, bez zgody prezydenta, a do na uczelnię wyższą bez zgody rektora nie może. To może trzeba było na, uni na uniwersytecie by przetrzymać e, panów e, Kamińskiego i Wąsika, więc wtedy może, może tak. byłoby trudniej. Mo może może to by paradoksalnie mogłoby być trudniej, bo ponieważ bez zgody rektora policja by nie mogła wejść. Z tego co się orientuje ten przepis nie został zmieniony do tej pory. E, dobrze i w zasadzie ostatnie pytanie, takie bym powiedział domykające już tą, tą klamrę kompozycyjną. No to, to jest Pana ocena transformacji, transformacji jako całości, tak, I jej bilansu? Czy, po prostu, czy było warto? Czy było warto? To znaczy, ja powiem tak, gospodarka perelowska. Znaczy, może tak, zacznijmy może od transformacji politycznej, ekonomicznej i tak dalej. Politycznie rzecz biorąc, powiem szczerze, nie jestem z tej transformacji zadowolony. Elita polityczna, która w jej wyniku doszła do władzy, jest słabiusieńka. Ja się bo ja, się można o nim mówić elitka niż elita. To jest pojawia się pytanie, na ile ona jest infantylna i bym powiedział skłonna do, no, do kolanowania dosłownie przed, przed Zachodem. Tam, się, tam bardzo, są bardzo silne poczucie własnej niższości. Kompleksy to wychodzą, bym powiedział, wszystkimi otworami, jakimi tylko mogą wychodzić, i tak dalej. Także ta elita polityczna z pewnością jest fatalna I, 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 i to jest katastrofa. Ja osobiście chyba wyżej nawet oceniam te elity polityczne z tamtego reżimu niż, niż z tego reżimu. Jeśli chodzi o transformację ekonomiczną, to powiem szczerze, ona oczywiście była konieczna, dlatego że gospodarka PRL-u była gospodarką niewydolną. Ale ona była również bardzo często niewydolna ze względu na to, że jakby ten wolny rynek i działalność rynkowa była nieznana i po prostu podmioty poszczególne gospodarcze na nim działać nie umiały. No i było wiadomo, że to będzie jakoś tam przejście mniej czy bardziej trudne. To co żałuję i o czym zresztą mówiłem, to jest ta wyprzedaż majątku polskiego za psie pieniądze dosłownie, czy też rozkradzenie go po części. No myślę, że można było to robić znacznie wolniej, bez takiego konstruktywizmu. Zobaczyć, jak to wygląda, sprywatyzować kilka firm, potem kilka następnych, a nie wszystko naraz wrzucić, prawda, i, i prywatyzować właściwie prawie za, że za darmo. Więc tutaj są uważam, zresztą państwa, które prywatyzowały swoje gospodarki wolniej od Polski, lepiej na tym wyszły, choćby te wspomniane przeze mnie Czechy, Słowacja czy Węgry. Także, także tutaj to, to, to oceniam, oceniam bardzo nagannie. No i skutek tego jest taki, iż oczywiście żyje nam się lepiej niż w PRL-u, to w ogóle nieporównywalne, ale, ale prawda jest taka, że jakby no, polska, polskość, polska własność tak naprawdę prawie, że nie istnieje. To jak to przyjechał tutaj taki doradca, pamiętam rządu Chin i było z nim spotkanie w Sejmie i, i zaczynał i opadać się jakby co też widzi w Polsce, mówi tak no wyprzedać cały system bankowy bankierom zachodnim, to mądre to z waszej strony nie było. Tak, no i no, ja się z nim zgadzam, że to mądre nie było. Także tutaj to oceniam, oceniam negatywnie. Także nie jest taka, jakaś taka, bym powiedział, no, jednoznaczna ocena za czy przeciw. No, zmiany były potrzebne. Jak mówię, no, fatalna elita wyhodowana przez, przez służby zachodnie, która, która nami rządzi. W reformy gospodarcze w znacznej mierze no, prowadzące do zbyt nadmiernego przejęcia polskiej własności za darmo przez zachodni kapitał i wielkie korporacje, które zresztą wtedy właśnie przekształciły się w te korporacje światowe na prywatyzacjach wielkich w Polsce czy w Rosji. Bo to nie tylko do Polski dotyczyło. Także tutaj to, co oceniam negatywnie, ale na przykład na plus oceniam zdecydowanie, zdecydowanie oceniam na plus to zduszenie inflacji. No, na plus oceniam również pojawienie się wolności słowa, aczkolwiek odnoszę też wrażenie, że w tej chwili no, ten proces bardzo się gwałtownie cofa już od wielu lat. I ja się już mówiąc, coraz bardziej zaczynam czuć, jeśli chodzi o wolność słowa, jak w PRL-u. To znaczy są yy, poglądy, nazwijmy to, wielkich mediów, i i je wolno głosić i ci co się z tymi wolnymi mediami się nie zgadzają, prawda? To są w tym systemie neutralizowani, sekowani albo ścigani przez prokuraturę. No skutek tego to wygląda tak, że demokracja zaczyna coraz bardziej polegać na tym, że wcześniej mieliśmy PZPR, a teraz można głosować albo na PIS, albo na PO, czyli jak mi się nie spodoba PIS, to mogę na PO, jak mi się nie będzie podobało PO, to mogę na PIS. No i to jest na tej zasadzie. Także ta demokracja też się coraz bardziej tak bym powiedział, staje kulawa. No i system powoli, system powoli się, bym powiedział, tutaj w tym sensie domyka. No również, jeśli chodzi o, o stosunki własnościowe, um, państwowe wielkie firmy są coraz bardziej zastępowane przez wielkie korporacje zachodnie, które generalnie niewiele się różnią w swojej strukturze funkcjonowania, co te firmy w prl państwowe, dlatego że rynek coraz mniej tutaj działa, coraz następuje większa koncentracja kapitału. No także generalnie, Generalnie, generalnie jakby taka no moja ogólna ocena transformacji od 35 lat jest taka na, no, tak bym powiedział, na słabą truje. Dobrze, rozumiem. Dziękuję panie profesorze. To już by było e, ostatnie pytanie. Dobrze, dziękuję również serdecznie.